witamy i zapraszamy na wyjątkowy odcinek Słonecznej TV, dziś o metamorfozach w klubie Life. Czyli 5 uczestników pod czujnym nadzorem profesjonalnych trenerów. Jakim pójdzie odchudzanie? Zaraz się przekonamy. Na nadwagę nie pomogą cudowne tabletki, chirurg ani magia. Pomóc może ciężka praca i oczywiście dieta. Najlepiej z pomocą fachowców, trenerów personalnych i dietetyków. Dlatego kilkoro mieszkańców Radomia niezadowolonych ze swojego wyglądu postanowiło zmienić swoje życie i wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Klub Life. Przygotowaliśmy wyzwanie dla mieszkańców Radomia. Chcieliśmy, żeby zadbali o siebie, żeby schudli i żeby przede wszystkim byli szczęśliwi. I dlatego też stworzyliśmy taką akcję. Dzięki nam mogą zmienić swoje życie, mamy nadzieję, na lepsze. I każdy z uczestników, który dostanie się do naszego programu, dostaje od nas 3-miesięczną opiekę trenera, 3-miesięczny dostęp do naszego obiektu, do sauna klub, do basenów oraz pakiet masaży. Będą się odchudzać, tak? Przede wszystkim zależy nam na zdrowej diecie, na ćwiczeniach. Chcemy, żeby tak samo chodzili na basen, odprężyli się na masażach, bo to wszystko jest ważne, kompleksowa opieka. Dostaną od nas również wyżywienie, które tutaj firma, która z nami współpracuje, ma im zapewnić. Włącza się w to także klinika Beauty Skin, która zadba o ich sylwetkę, wymodeluje. Będą mieli zabiegi endermologii, które mamy nadzieję przyniosą jak największe efekty. Co będziemy intensywnie pracować nad ich sylwetką i tak samo podejściem psychicznym do tego wszystkiego, bo wiadomo, ich kilogramy przekładają się także na życie prywatne, także chcemy, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej. 3 miesiące, na koniec mamy galę, podsumowanie. Osoba, która najwięcej schudnie i będzie miała największe efekty, dostanie od nas też fajny upominek. Każdy z uczestników metamorfoz znajduje się pod opieką trenera personalnego. Na początku to oczywiście najważniejsze jest żywienie, więc dostali uczestnicy jakieś wskazówki względem żywienia, no i diety. My tym osobom przeprowadzamy treningi personalne oraz po prostu kierujemy ich, co robić też po treningach personalnych. Ogólnie no to wszelka aktywność ich fizyczna jest uzależniona praktycznie od nas. Ja uświadomiłem moją podopieczną, że to jest dopiero początek takiego prawdziwego celu, no ale jest to na pewno... To jest taki rozpęd już do całego życia. To jest już taki krok, po prostu motywacja taka podwójna, a nawet potrójna do tego, żeby osiągnąć cel główny. Każdy z instruktorów, trenerów personalnych dla swojego podopiecznego przygotowuje plan żywieniowy, który kieruje ich, jak mają w ciągu dnia spożywać swoje posiłki. A jak to powinno wyglądać, żeby było prawidłowo? Ich głównym problemem zawsze były pewnie słodycze, napoje słodzone, tak zwane fast foody, dlatego to jest całkowicie wykluczone teraz z ich diety. Głównie mięso, warzywa i owoce. Białko jest zjadaczem energii, także im więcej białka spożywamy, tym on bardziej nakręca nasz metabolizm. Tak samo jak im więcej mięśni posiadamy w swoim organizmie, tym szybciej spalamy tkankę tłuszczową i gubimy kalorie. Trening obwodowy stanowi główny punkt programu treningowego w metamorfozach, ponieważ jest niezwykle skuteczny dzięki swojej różnorodności. Ćwiczenia na wszystkie partie ciała modelują sylwetkę, wzmacniają wytrzymałość i odchudzają, ale trening na maszynach też jest potrzebny. To jeden ze sposobów, w którym męczymy naszych uczestników zajęć. Jest to trening ogólnorozwojowy, równie dobrze przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i tyle. Ale uczestnicy również ćwiczą na maszynach, tak? Tak, ćwiczą na maszynach. Uczestnicy postanowili wziąć udział w projekcie z różnych powodów. Zgłosiłam się, ponieważ sama nie umiałam schudnąć. Próbowałam już wielu rzeczy, kupowałam diety u dietetyków, sama tutaj byłam. Miałam karnet, ale nie potrafiłam sama ułożyć sobie i planu, i diety. Jest bardzo fajnie, spodziewałam się, że to będzie aż tak. Mamy świetnych trenerów, świetna atmosfera jest, koleżanki z grupy także bardzo motywują. Zawsze jak jest jakaś chwila słabości, możemy napisać, porozmawiać i zawsze dostajemy kopa. Małe dziecko 6-letnie, które coraz częściej potrzebuje takiej, żeby z nią wyjść czy na basen, czy na lodowisko i po prostu niemożliwość ogarnięcia jej, kiedy biega pełna energii. Czyli potrzeba po prostu sprawnej mamy. Dokładnie. Wyliczone mam, że jest za dużo 50 kilo, ale myślę, że tak jak 30 by na początek zeszło, to będzie rewelacyjnie. No bo chciałabym do wakacji troszeczkę schudnąć, nie dbałem się troszeczkę. Troszeczkę to znaczy ile? Czyli z 15 kilo. Nabrania kondycji, bo to już jak zacznę zrzucać kilogramy tutaj i nabiorę kondycji, nie będę się męczyła szybko, to i sama będę to już później kontynuowała w domu. I z większą chęcią na siłownię, nie? A tak na razie to... Także mam trenera, ciśnie mnie mocno, codziennie 2 godziny, kondycja się pojawia, już zakwasów nie ma.
Jezu! Siema! Heja! Co tu się dzieje? No wiadomo, że przytrzymasz Aneta, no. Ale tak! Nagrywacie, nagrywacie!